Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym wspólnie razem będziemy pikować. Papryki. Jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiecie się jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Mamy marzec, moje papryki już dawno temu powinny być przepikowane, ale nie było czasu i dopiero dzisiaj zabieram się za to do, mm, za to zadanie. Myślę, że chwilę mi, go zej, chwilę mi to zejdzie, bo jest tych papryk naprawdę dużo. Tutaj jak widzicie, efekty nieprzepikowania, to znaczy roślinka sama stara się. Wytworzyć korzenie takiej złodygi, więc pamiętamy o tym, że papryki pikujemy głębiej po same liście lub nawet po liście właściwe, po to właśnie, żeby roślinka mogła sobie wytworzyć taki większy system korzeniowy i wypuszczać korzonki złodygi. Więc jak widzicie, same moje. Papryczki upominają się już o pikowanie. Rośnie ich dość dużo w jednej doniczce, bo wysiewałam do doniczek P9 rzutowo, ale wyrosło ich na szczęście dużo, więc teraz będę pikować po jednej, czasami pewnie po dwie papryczki do doniczki P9. Powinno się pojedynczo, ale u mnie z powodu braku miejsca, dość dużej liczby tych papryk, które udało mi się wyhodować, w niektórych momentach będzie. Będą one po dwie. Czy dadzą sobie radę po dwie? Myślę, że tak, jeżeli przypilnuję na pewno podlewania i ewentualnie delikatnie nawożenia, ale to później. Myślę, że w kwietniu, początkiem maja, tuż przed wsadzeniem ich do gruntu, dadzą sobie radę. Piszcie w komentarzach, czy wy macie już przepikowane papryczki, czy jeszcze nie, czy czekacie. Jeżeli tak, jak ja, jeszcze nie, no to zapraszam teraz do oglądania. Może coś ciekawego podpatrzycie, a później sami będziecie mogli na spokojnie pikować. Tutaj mam paprykę. Niektóre będę papryki podpisywać właśnie na doniczce, niektóre znacznikami, w zależności od tego, czy te papryczki są jakieś konkretnej odmiany, bo mam wysianych kilka papryk, tak jak na przykład ta. To są nasiona kupne. Ale mam też papryczki, które wysiewałam z nasion swoich, zbieranych z owoców, zakupionych z supermarketów. Więc tych papryk mam na pewno najwięcej. Kupnych mam tylko kilka. Więc te kupne będę podpisywać i tak troszkę bardziej o nie dbać, żeby ich nie pogubić. Jak widzicie, systemy korzeniowe moich papryk są dość ładne, co mnie bardzo cieszy. I w związku z tym, że mają właśnie dość duże systemy korzeniowe, no to będę sadziła, przesadzała je i tak pikowała do doniczek troszkę dłuższym jakby sposobem, bo najpierw uzupełniamy doniczkę troszkę ziemią na dno, później dajemy naszą roślinkę głębiej niż rosła oryginalnie, po same liście, nie jak widzicie pikuje i później dosypujemy ziemi. Troszkę sposób bardziej taki długotrwały. I troszkę no, więcej takiej roboty będzie, ale jest to dobry sposób na pikowanie właśnie papryki. Jeżeli wasze papryczki mają malutkie systemy korzeniowe, to zawsze możecie mieć już doniczki uzupełnione ziemią wcześniej, a później pikownikiem czy jakimś długopisem pisakiem robić dziurki i do tych dziurek te papryki wkładać. No ale u, u mnie moje papryki są duże, więc będę robiła tak, no. Pamiętamy o podpisywaniu, jeżeli zależy Wam na konkretnej odmianie, i w zasadzie to tyle. Później te papryki w maju trafią do gruntu. W tym roku nie planuję mieć papryk w szklarni. Uważam, że w mojej szklarni jednak wolę mieć pomidory oraz postaram się mieć też ogórka szklarniowego, ale zobaczymy. Mam kilka fajnych odmian i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jak widzicie, systemy korzeniowe naprawdę ładne. Co mnie bardzo cieszy. Pamiętamy o tym, żeby roślinki trzymać za listki, raczej nie za łodygę, żeby nie uszkodzić tych roślinek. Jeżeli urwiemy listka, to roślinka przeżyje, nigdzie nie będzie. Natomiast jest troszkę gorzej, jeżeli złamiemy ją, no wtedy nie ma chyba, nie ma za bardzo szansy na to, aby ta roślinka przeżyła, chyba że ułamiemy sam czubeczek. Wtedy jeszcze jest szansa, że roślinka po prostu się rozkrzewi i będzie rosła dalej. W tamtym sezonie miałam bardzo dużo papryk. W gruncie ślicznie urosły, super owocowały, i zbiory były bardzo późną, późną jesienią już. Nie wszystkie zdążyły dojrzeć, ale to nic. W tym roku może uda mi się to wcześniej wszystko ogarnąć i załatwić. Na pewno muszę wcześniej rozpocząć nawożenie, bo w poprzednim sezonie jednak troszkę. Zapomniałam o tych paprykach, trochę je zaniedbałam, i w związku z tym, że miały dość mało składników pokarmowych w glebie po posadzeniu do gruntu, one dość późno zaczęły owocować i tak dość wolno. Więc w tym roku nawożenie to podstawa będzie u mnie, i mam nadzieję, że dużo szybciej zaczną dojrzewać te papryki. Przez to nie będę musiała później przetrzymywać ich w domu i czekać na to, aż dojrzeją. Chociaż to też jest fajny sposób, bo tak naprawdę takie zbierane zielone papryki, które dojrzewają wolno w domu, pozwalają na takie przedłużenie naszej konsumpcji. Więc to też jest super właśnie sposób na takie dłuższe przechowywanie. Bo jeżeli zbierzemy czerwoną, to one dużo szybciej zaczną się psuć. Jak już skończymy pikowanie naszych papryczek, to pamiętamy o tym, żeby porządnie podlać, odstawić do półcienia, a dopiero na drugi dzień mogą one trafić do słońca, żeby nie popalić tych listków i niepotrzebnie nie przesuszyć tych roślinek, które dopiero zostały przesadzone. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć!